Kaszuby są nierozerwalnie związane z Polską, przypominają działacze i nauczyciele języka kaszubskiego, którzy dbają o jego kultywowanie. A efekty widać, bo dzieci uczące się tego języka w szkole podstawowej w Tuchomiu wygrały ogólnopolski konkurs patriotyczny. Nie ma Kaszub bez Polski, a bez Kaszub Polski. To słowa wypowiedziane ponad 100 lat temu przez Antoniego Abrahama, które dziś przyświecają nauczycielom i uczniom szkoły podstawowej w Tuchomiu. Ci wygrali ogólnopolski konkurs Niepodległa 104. Lokalna szkoła zrobiła na nas wielkie wrażenie, pokonała 105 innych szkół z całej Polski. Dlatego też przyjechaliśmy wręczyć dzisiaj specjalnie nagrody dla państwa szkoły. Konkurs organizowało Centrum Rozwoju Lokalnego, a zwycięski film opowiadał o wspólnej historii Polaków i Kaszubów. Z tej okazji skomponowano hymn szkoły, częściowo w języku kaszubskim, częściowo po polsku. To też jest element, te dzieci niejako to sprawiły, promocję też naszej kaszubskiej historii oraz naszego języka. Ważną rolę kultury kaszubskiej podkreślali też samorządowcy. Pomorze to jest Polska. Przecież nie da się wyrwać czegoś, jeżeli tutaj jest kaszubskie serce, które jest jednocześnie polskim sercem. Tablice z nazwami miejscowości w dwóch językach i możliwość obsługi po kaszubsku w urzędach gminy to już standard. Dla przykładu w gminie Żukowo uczy się ponad 6 tysięcy dzieci, a ponad 1000 z nich chodzi na zajęcia kaszubskiego. Te efekty edukacyjne w tych dzieciach były widoczne. Dzieci mówiły perfekt po polsku i perfekt po kaszubsku. Za prowadzenie lekcji kaszubskiego gminy dostają dofinansowania, a same zajęcia różnią się od standardowego siedzenia w klasie. Dlatego coraz więcej rodziców zapisuje na nie swoje dzieci.